Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zakładałem pasiekę w lasach państwowych. Jeżeli chodzi o tą pasiekę w lasach państwowych, no to warto ją mieć. Jeżeli mamy główną pasiekę, no to dobrze jest mieć też inne miejsce na pasiekę, do której możemy wywieźć pszczoły, na przykład gdy chcemy zrobić odkłady, no to musimy podzielić ul na połowę i ten odkład musimy wywieźć w nowe miejsce, żeby te pszczoły nie wróciły do tego ula, z którego były zabrane. Podczas przestawiania rodziny pszczelej na pasiece, no to jeżeli przestawimy ul, no to te pszczoły wylecą z ula i wrócą w miejsce, gdzie stał ten ul poprzednio i będą się błąkały po pasiece. A jeżeli wywieziemy je o odpowiednią ilość kilometrów od tej pasieki głównej, potrzymamy je troszkę w tym nowym miejscu i potem przywieziemy na tą pasiekę z powrotem, ale już ustawimy w dobrym miejscu, tam gdzie chcemy, żeby ten ul stał. No to pszczoły będą traktowały to miejsce jako nowe, oblecą się jeszcze raz i będą wracać do ula już w tej nowej pozycji. Jeżeli chodzi o lokalizację pasieki w lasach państwowych, no to lasy państwowe bezpłatnie udzielają takiego miejsca zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 28 grudnia 1998 roku. Pasieki nie można umiejscowić w lesie, w którym jest tymczasowy lub stały zakaz wstępu. W lesie często wykonywane są jakieś zabiegi, prace leśne i na terenie, gdzie takie prace są przewidziane, no to też nie można umiejscowić pasieki, a jeżeli mamy w tym miejscu pasiekę i zostaną takie prace przewidziane, zaplanowane, no to na czas tych pracy musimy przenieść pasiekę w inne miejsce. Część lasów też jest przeznaczona na wypoczynek i rekreację i też nie możemy w pobliżu takich miejsc umieszczać pasieki. Gdybyśmy wybrali sobie takie miejsce, do którego nie ma drogi dojazdowej, no to też zarządca lasu nie zezwoli na wybudowanie takiej drogi specjalnie do pasieki. Jeżeli chodzi o takie miejsce, w którym tą pasiekę możemy założyć, no to miejsce to wyznacza zarządca lasu. No i na samym początku trzeba skontaktować się z leśniczym, który odpowiada za dany teren, w którym chcielibyśmy mieć pasiekę i trzeba zapytać go, czy w tych miejscach, które wstępnie na mapach na przykład sobie wyznaczyliśmy, można w ogóle pasiekę założyć. Warto też podpytać leśniczego, czy w okolicy nie ma innych pszczelarzy. Lasy państwowe, no to są tysiące hektarów lasu i można powiedzieć, że miejsce znajdzie się dla każdego pszczelarza. Dlatego trzeba zachować odstęp od innej pasieki, moim zdaniem przynajmniej kilometr. Po takiej pierwszej rozmowie z leśniczym udałem się na rekonesans terenu, który byłby dla mnie odpowiedni na założenie pasieki. No i tutaj zwracałem uwagę na dostęp do wody, w zasięgu 1,5 kilometra, jakie mamy łąki, jakie mamy drzewa, czy teren jest suchy, czy wilgotny. Pierwsze miejsce, które sobie wyznaczyłem, okazało się, że w przeciągu 2 lat będzie wykonywana wycinka drzew na tym terenie. I podczas tej wycinki musiałbym te ule przenieść w inne miejsce. W drugim miejscu było to miejsce bardzo schodzone przez ludzi, przez grzybiarzy, przez spacerujących z psami. Istniało duże ryzyko po prostu, że te pszczoły będą niepokojone i mogą żądlić przechodzących. No i trzecie miejsce, które wybrałem, no to jest blisko rzeki, czyli pszczoły miałyby dostęp do wody, w zasięgu znajduje się też łąka i las. Jeżeli chodzi o zabiegi, jakie będą wykonywane w tym lesie, no to podczas oglądania tego miejsca te zabiegi były wykonywane. Leśniczy powiedział mi, że następny zabieg, który wymagałby wywiezienia uli z tego miejsca, będzie robiony za około 10 lat. Leśniczy zaznaczył miejsce, w którym pasieka będzie się znajdowała, przekazał dane do nadleśnictwa Kaczory, ponieważ w tym nadleśnictwie będę miał tą pasiekę.
została przygotowana mapa z dokładnym zaznaczeniem, w którym miejscu lasu będzie znajdowała się ta pasieka, i moim zadaniem było wypełnienie wniosku o wyrażenie zgody na umiejscowienie pasieki pszczelej na terenach nadleśnictwa. Do tego wniosku dołączyłem tą mapę, którą dostałem od nadleśnictwa. We wniosku podajemy, ile w danej lokalizacji uli będziemy posiadać. Dodatkowo musicie podać numer weterynaryjny pasieki. Jeżeli będziecie dojeżdżać do tego miejsca samochodem, no to ja musiałem podać dane samochodu, czyli jaka to jest marka, jaki model i jaki numer rejestracyjny. Jeżeli macie kilka samochodów, no to trzeba podać kilka samochodów. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, no to jest zakaz poruszania się samochodami po lasach. Jeżeli chcemy samochodem wjechać do lasu, no to musimy mieć specjalne pozwolenie. W innym przypadku grozi nam mandat. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zostawiałem samochód na parkingu przy lesie i sprawdzałem dane miejsca, gdzie ewentualnie mógłbym założyć pasiekę, spacerując. Jeżeli były to bardziej rozległe tereny, no to jeździłem rowerem. No i też sprawdzałem stan drogi, ponieważ jeżeli stan drogi będzie kiepski, no to może się okazać, że zwykłym samochodem osobowym nie da się dojechać w to miejsce, gdzie planujecie założyć pasiekę. Po otrzymaniu zgody od nadleśnictwa mogłem dojechać już pod samą pasiekę samochodem. We wniosku trzeba też podać, od którego dnia zamierzacie użytkować dany teren pod pasiekę. Aby w lesie ogrodzić taką pasiekę, czy mieć możliwość zamontowania systemu monitorującego, no to trzeba we wniosku wpisać prośbę o wyrażenie zgody na ogrodzenie pasieki i zgodę na zamontowanie monitoringu. Ogrodzenie może być wykonane z słupków drewnianych i siatki leśnej. Mam też obowiązek oznakować teren naokoło pasieki, informując przechodzące osoby, że jest tutaj pasieka. Istnieje możliwość pożądlenia. Trzeba to zrobić przed przywiezieniem pszczół w dane miejsce. Jeżeli chodzi o drewno na słupki do tego ogrodzenia, no to najlepiej jest kupić takie drewno w lasach państwowych, ponieważ cena jest bardzo atrakcyjna. Mi udało zdobyć się drewno z wywróconego przez wiatr drzewa. Przed takimi pracami leśnymi, no to zostaniemy przeszkoleni z zakresu BHP podczas robót leśnych i od tego czasu jesteśmy odpowiedzialni za to, czy się nam coś stanie, czy nie. Dlatego trzeba dobrze się przygotować i robić wszystko z głową. Można kupić też drewno bezpośrednio w lasach, które już jest pocięte i gotowe do zabrania. Leśniczy wystawia asygnatę na ścięte drewno, lasy państwowe wystawiają fakturę i potem leśniczy wydaje wam to drewno z lasu i możecie go sobie przewieźć i przerobić. Dlaczego postanowiłem zbudować takie ogrodzenie? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest na przykład to, że większe zwierzęta mogą podejść i ocierać się o ule i powywracać te ule. Jak będzie siatka, nie będą mogły tego zrobić. Druga sprawa, jeżeli pasieka jest ogrodzona i założycie nawet byle jaką kłódkę na drzwiczki wejściowe, no to już nikt nie może powiedzieć, że kręcił się koło waszych uli, ponieważ nie były one zabezpieczone przed dostępem. A jeśli ktoś uszkodzi kłódkę lub ogrodzenie, to dla sądu będzie to wskazywało jednoznacznie, że to była próba kradzieży, a nie otwieranie ula z czystej ciekawości. W środku ogrodzenia wyrównałem powierzchnię, pod każdą nogę od stojaka, na którym będą stały ule, dałem płytkę chodnikową. Wszystkie te cztery płytki wypoziomowałem, także są w jednej płaszczyźnie. Jeżeli chodzi o wejście, no to tą siatkę nawinąłem na taki wałek drewniany, wkręciłem tu w ten słupek trzy takie haczyki i w ten sposób zamykam to ogrodzenie. Dodatkowo całość jest spięta łańcuchem na kłódkę. Na początek przywiozłem tutaj cztery ule. Chcę zobaczyć, jakiego typu pożytki tutaj będą dostępne dla tych pszczół. Stojak ustawiłem centrycznie, jak gdyby w środku tego ogrodzenia, tak żeby miał dostęp zarówno z tyłu, jak i z przodu do każdego ula. Jeżeli chodzi o mnie, no to dostałem zgodę na jeden rok.
na założenie tutaj pasieki. Napiszcie w komentarzu, na ile wy dostajecie zgody, czy bezterminowo, czy na jakiś okres czasu. W tym filmie opowiedziałem wam o tym, co ja musiałem wykonać, żeby dostać pozwolenie na wykonanie pasieki w lasach państwowych i w różnych nadleśnictwach ta procedura może być inna. Dlatego napiszcie w komentarzu, jak u was to wyglądało. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, jeżeli chodzi o pszczoły. Cześć!